Na YouTubie zobaczysz właśnie taki warsztat. Z prowadzącym, który jest tak chudy, że wygląda jak pół dupy zza krzaka. I kilka samochodów wyścigowych na ujęciach, to wiedz, że... Ty jesteś na kanale Kiwi Autocentrum, a ten odcinek będzie dotyczył motorsportu i wyścigów samochodowych, w których bierzemy udział. Jak już oglądasz ten odcinek, to my jesteśmy po wyścigach, ale zobacz, jak przygotowywaliśmy się tymi dwoma ciapkami, dwulitrowymi dieslami, BMW 1 na wyścigi w pucharze Hot Hatch Cup, który organizowany był w niedzielę 10 listopada na Silesia Ringu, czyli torze koło Opola w Kamieniu Śląskim. Jako że jesteśmy warsztatem samochodowym, który też trudni się w motorsporcie, to przy okazji zakończenia sezonu na Hot Hatch Cupie, przy ostatniej rundzie, zabraliśmy ze sobą dwóch naszych oddanych klientów, żeby zobaczyli, jak wyścigi wyglądają od podszewki. Pomiędzy sesjami wyścigowymi nasi goście mieli okazję przejechać się z Jarkiem lub też z Fabianem i zobaczyć, jak od strony pasażera wygląda naprawdę taki poważny wyścig na czas, czyli time attack, i jakie niesie ze sobą emocje. Ale to zobaczycie w dalszym części tego odcinka. Dobra, jak widzicie, 2 stopnie, Silesia Ring 10, jesteśmy niedziela, tuż przed świętem 11 listopada, Hot Hatch Cup, ostatnia runda, namiocik już rozłożony. Zawsze zajebista, familijna otoczka i praktycznie każde ekipy tutaj już znają się od tych pierwszych rund i od tych paru lat, od których już Hot Hatch Cup funkcjonuje. Możecie z każdym tutaj pogadać na temat jego samochodu, na temat rozwiązań, jakie stosują w swoich samochodach wyścigowych, dlatego my kochamy tutaj jeździć i nawet nieważne, czy jest 40 stopni, czy jest minus 2, atmosfera jest po prostu gorąca. A propos gorącej atmosfery, to ta temperatura plus 2 stopnie maksymalnie zmusiła nas do budowy wyścigowego szałasu i dzięki namiotom od Miller's Oil mogliśmy zbudować właśnie takowy szałas, gdzie oczywiście zorganizowaliśmy też grilla, nastawiliśmy dmuchawę, żeby i kierowcy i nasi goście mieli naprawdę dogodne warunki i mogli w pełni chłonąć tą całą wyścigową atmosferę. Ja tam widzę, o, na boksie biwa jak zawsze Kiwi Autocentrum. Chłopaki trochę ciepło poczuli już z miksa. Tak, tam było. Jak tam ciepełko? Polecasz Silesię przy minus 1? Polecam. Bo to masz kulturkę. Fabian i Jarek w swoich BMW-kach jedynkach zostali przydzieleni do grupy Hot Hatch, między innymi z takimi zawodnikami jak Toyota Yaris GR czy też Golf 7,5 w GTI. Zobaczcie, jak im poszło w paru urywkach z ich onboardu. Wujek, jak? Blachę zgubiłeś? Nie, kurde, jechałem z blachą z boku. Blachę. Ile mamy, Marek? Ile masz? To 2,5 jest. Teraz Jarek na ciepło, żeby 2 było, nie? To dawaj. Z tyłu też urosło? Tak. Ja nie mam takiej prędkości też dużej, nie? Żeby... No. A ja nie mam takiej prędkości, jeszcze jestem świeżak. Tak, tak tam jest.
Jak mówiłem na początku odcinka, zabraliśmy ze sobą na wyścigi paru gości, naszych klientów, którzy z motorsportem mają dużo wspólnego od strony teoretycznej i tutaj mieli okazję przejechać się w prawdziwym wyścigu na fotelu pasażera z licencjonowanymi kierowcami. Jak to wyglądało, no zobaczycie na załączonym obrazku. Dzisiejszy dzień to też taka ciekawostka, że zabraliśmy ze sobą naszego oddanego klienta, Zbyszka, właściciela Forda Focusa RS MK3 z 18 roku, którego mieliśmy okazję serwisować już dwa razy, a że Zbyszek jest fanem motorsportu i takim teoretycznym miłośnikiem tego właśnie, tej właśnie dyscypliny, tak też pojechał dzisiaj z nami, żeby zobaczyć sobie motorsport od wewnątrz, ale zobaczcie jego Forda, jak jest przygotowany i na pewno ten Ford na tej płycie już w następnym sezonie wystartuje na czterech kołach. Zbyszek to koneser mocnej motoryzacji i nigdy do tej pory w życiu nie miał okazji przejechać się właśnie w takich ostrych wyścigach samochodowych. Do czasu. Powiedz mi jedno, jako nasz już stały klient, przyjechałeś z nami na wyścigi samochodowe, na Hot Hatch Cup i będziesz miał okazję przejechać się z Jarkiem. Jeździłeś już na fotelu pasażera? Nie zdarzyło mi się. A jak nastawienie przed przejazdem? Połowa obsrany, połowa podniecony. No i dobra, dobra. Jak to wyglądało? Zbyszka najpierw zapakowaliśmy do samochodu Jarka, a później dla porównania mógł przejechać się z Fabianem. Nie no, puśćcie te i Fabianki. Trzymajcie się. Nara. Rozjechałem za Fabianem. Chciałem popatrzeć, jak on to jedzie w tych zakrętach. Ale ten mi mówi, że to trzeba symulator kupić i jechać po wspomaganiu i jadę. Jest napięcie. Pampersy pozabierane, wszystko jest? Bo ja bez tetrowej. Reklamówka rozłożone mamy, porozkładane na siedzeniach. Jest cieplutko, kurwa, jedziemy. Lepiej tu się. 18 stopni. Grzeje czy nie grzeje? Ej kurwa, to ksaklety. Zbyszek dzielnie zniósł przejazd z Jarkiem, taki chilloutowy i bardziej treningowy, ale przed nim przejazd z Fabianem. Jak widzicie, nie kleiła się rozmowa, Fabian w pełni skupiony przed całą ich kontorą. Zobaczmy, czy odda to w emocjach. Panie Zbigniewie! Dzień dobry! Jest różnica między Jarkiem? Jest, nie? Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka i naszej relacji z ostatniej rundy tegorocznego Pucharu Hot Hatch Cup. My jako Kiwi Autocentrum i Kiwi Racing Team strasznie chcieliśmy podziękować organizatorom właśnie Pucharu Hot Hatch Cup, jak też załodze, która obsługuje obiekt Silesia Ring za niesamowitą niedzielę spędzoną podczas tego wyścigowego, można powiedzieć, święta. Jak mogliście zobaczyć, nieważna jest pogoda, czy to temperatura minusowa, czy plusowa, najważniejsze są otoczka, najważniejsi są ludzie, którzy właśnie tworzą ten puchar, a mieliśmy okazję przez dwie rundy, na których braliśmy udział, poznać masę niesamowitych kierowców wyścigowych i masę niesamowitych teamów. Nasi klienci po tym wyjeździe są zafascynowani tą dyscypliną i powiem Ci szczerze, że w następnym sezonie, jeżeli masz tylko ochotę,
Nadzoruj nasze social media, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na YouTubie, czy właśnie tutaj na Facebooku, gdzie informujemy zazwyczaj o wszystkich wyjazdach i we wszystkich wyścigach, w których bierzemy udział.